A jeszcze się nie polecę spóźnił? Przedziorna. Como está? Muy bien. Muy bien. Ja po włosku, to po hiszpańsku. Gram to po prostu. Como está? To po hiszpańsku. O. Co? O, o. Stoi. Możesz sobie usiąść na pewno, widzisz? Na ten. Z kim miał być ten koncert, Darek, w ogóle? W Krakowie, ten. Windless. Rozstawiania. To się naprawdę zastanówcie, bo tak nie powinniśmy się do tezisów wprowadzić do sali, to przynajmniej gary tam stały na stałe zrobione. No u mnie też to nie jest radość zawsze z tym rozstawianiem, przyznam szczerze. Ile więc tego stafu? Ile? Masz pięty w... Dobra, to zaczekaj, to... Ale wiesz, jak się otworzy tak wszystkie drzwi tak na całe, to będzie jeden wielki koncert. To wielka zabawa. Jak być może wiecie, moimi głównymi dwoma ulubionymi narzędziami do załatwiania spraw w pracy, do komunikowania się w pracy i do komunikowania się z rodziną są Todoist i Slack. I te dwa narzędzia są świetne i o Slacku opowiadałem ostatnio i mam wciąż nieskończony ten post duży na blogu, w którym wszystko dokładnie opiszę, jak tego Slacka skonfigurować w domu. Natomiast brakowało mi jak do tej pory jednej bardzo ważnej rzeczy, bo Todoist mi załatwia kwestie rzeczy do zrobienia, listy rzeczy do zrobienia, natomiast nie załatwia mi czegoś takiego jak po pierwsze follow-upu pewnych rzeczy, które zleciłem ludziom, albo nie wiem, być może zadałem komuś jakieś pytanie, albo próbuję się dogadać z jakąś firmą i czekam na ofertę od nich. I Todoist generalnie nie daje mi możliwości śledzenia tego, na jakim etapie taka sprawa jest, tylko tam są dwa stany, tak, w Todoiście, albo jest zadanie niewykonane, albo ono jest wykonane, a ja potrzebuję mieć jeszcze możliwość ustawienia takiego zadania na takiej osi czasu z kategoriami, że coś wisi u mnie, bo czeka na jakąś moją pracę, albo coś wisi na zewnątrz, w sensie u kogoś innego niż u mnie, czekam na jakieś informacje, albo na jakieś doprecyzowanie czegoś, albo na decyzję, która nie leży w moich rękach. I od wczoraj testuję takie narzędzie, które jest przeznaczone dla handlowców, które się nazywa Pipe Drive. I to jest usługa webowa, bo ja uwielbiam takie usługi. To jest usługa webowa, ale też jest aplikacja na smartfony. No i to się bardzo ładnie integruje ze skrzynką gmailową i z kalendarzem googlowskim, co mi osobiście bardzo pasuje, bo ja tego kalendarza używam, to jest mój główny kalendarz. No i za parę dni pewnie wam opowiem, jakie wnioski z tych testów wyciągam. Na razie jest fajnie.
zazwyczaj na próbach to mnie to za wolno, za szybko to wszystko gram. Jak ja później, wiesz, przychodzi Kuba coś tam u mnie nagrać i włączam to z nagrania, to jest kurwa o 30% wolniej niż na próbach gram. PKP! Jest zguba! Ja już nie chciałem nic mówić.